Michał Żukowski, witam i zapraszam na kolejny przegląd Tygodnia Radia 5. W tym wydaniu pokażemy Orszak Trzech Króli. To jest to takie przyznanie się i do Jezusa Chrystusa. Powiemy o stacji Pogodne Suwałki. Słoneczna, piękna pogoda i mam nadzieję, że zaraz mróz i śnieg przyjdzie. Oraz przypomnimy przygotowania Wigier do rundy wiosennej. Chcemy tutaj, żeby ta rywalizacja z Hirkiem Zochem była mocna. Coroczny Orszak Trzech Króli przeszedł ulicami Suwałk. Uczestnicy ruszyli sprzed akwaparku, aby przejść do Parku Konstytucji 3 maja, gdzie czekała na nich finałowa stajenka z nowonarodzonym dzieciątkiem. Część w przebraniach aniołów, mędrców i innych biblijnych postaci. Po drodze mogli obejrzeć przygotowane inscenizacje przedstawiające m.in. kuszenie Ewy, dwór Heroda, gospodę i walkę dobra ze złem. Głównym organizatorem tegorocznego Orszaku Trzech Króli w Suwałkach była parafia pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa na czele z księdzem proboszczem Jarem Ołsykulskim przy wsparciu Suwalskiego Ośrodka Kultury. No mam nadzieję, że nikt nie będzie narzekał, że jest za ciepło, bo zawsze było za zimno. Orszak Trzech Króli. W przestrzeni życia publicznego jest to takie przyznanie się i do Jezusa Chrystusa. I tak jak trzej królowie wyszli ze swoich domów, za światłem gwiazdy betlejemskiej szli szukać, żeby znaleźć Jezusa Chrystusa. My też mamy wyjść i wstać od stołów świątecznych i dojść do Betlejem. Bożonarodzeniowy klimat panował w kościele pod wezwaniem Kazimierza Królewicza w Suwałkach. Cześć Mario, co robisz? Robię chleb na święto Paschy. Na co? Nie wiecie, co to jest Pascha? Nie. Nasi przodkowie spożywali ją ostatnią noc z poleceniem samego Boga. To są dzieci ze szkoły podstawowej numer 10 w Suwałkach. Są to dzieci, których ja uczę katechezy. I na początku roku powstała taka inicjatywa, już zresztą tradycją, która jest w tej szkole, że przygotowujemy jasełka. I tak się złożyło, że ta przyjemność przytrafiła się dla mnie i po prostu chciałem zaangażować jak największą ilość dzieci. Dzieci z entuzjazmem bardzo chętnie podjęły się tego zadania, które myślę dla nas chrześcijan jest takim zgłębianiem i ukazywaniem w taki sposób, w sposób teatru, w sposób kolęd, tego wielkiego wydarzenia, które miało miejsce 2000 lat temu, gdzie Jezus Chrystus, Bóg, narodził się jako człowiek i zamieszkał między nami. Zimowa impreza odbyła się w Suwałkach. Mowa o stacji Pogodne Suwałki. Z tej okazji nad zalewem Arkadia morsy weszły do zimnej wody, były wyścigi psich zaprzęgów, eskimoska wioska dla dzieci i biegi. Brakowało tylko zimowej aury. Jest zima, dzisiaj minusowa temperatura, teraz około zera, ale słoneczna, piękna pogoda i mam nadzieję, że zaraz mróz i śnieg przyjdzie. No, w tym roku spóźnia się zima i ta stacja Pogodne Suwałki, ten pociąg taki zimowy dotrze chyba do Suwałk troszeczkę później. Oczywiście organizujemy po raz drugi taką zimową imprezę, żeby zachęcić ludzi do wyjścia z domów, bo oczywiście czasami jesienią, zimą brakuje nam ruchu, świeżego powietrza. Trzy nowe samochody otrzymała augustowska placówka Straży Granicznej. Wartość sprzętu to prawie 450 tysięcy złotych. Kluczyki do aut przekazał mundurowy Jarosław Zieliński, sekretarz stanu w resorcie spraw wewnętrznych i administracji. Nowe pojazdy, terenowy S-Sang-Yong Rexton, Volkswagen Caravelle Tendline i nieoznakowany Opel Astra posłużą strażnikom do patroli. W sumie podlaski oddział Straży Granicznej wzbogaci się w tym roku o co najmniej 10 pojazdów. Wszystko w ramach rządowego programu modernizacji służb mundurowych. Żeby było bezpiecznie, potrzebni są profesjonalni funkcjonariusze służb państwowych, w tym przypadku Straży Granicznej, ale także sprzęt. Bo nawet najlepsze wyszkolenie bez narzędzi, bez wyposażenia to za mało. Przekazaliśmy 3 samochody placówce Straży Granicznej w Augustowie. Zakup pochodzi głównie ze środków programu modernizacji służb mundurowych na lata 2017-2020. O przygotowaniach do wiosennej rundy piłkarskich rozgrywek poinformował Dariusz Mazur, prezes Suwalskiego Klubu Sportowego Wigry. Wiadomo, że poza Radosławem Bukackim jeszcze 4 piłkarzy opuści Suwałki i wiosną nie zagrają w Wigrach. Z końcem roku minęło wypożyczenie do Wigier z Lechii Łukasza Budziłka. Golkiper w międzyczasie rozwiązał swój kontrakt z klubem z Gdańska i podpisał umowę z Pogonią Szczecin, z którą rozpoczął już przygotowania do rundy wiosennej.
Północnej. Do Jagiellonii wrócił 19-letni Gruzin Luka Asatiani. Za porozumieniem stron klub rozwiązał kontrakty Krzysztofa Wołkowicza i Przemysława Wróbla. W drużynie mają pojawić się natomiast Damian Węglarz z Jagiellonii, Bartosz Olszewski z Legii Warszawa i wychowanek Wigier Krzysztof Sztukowski. Listę zawodników przedstawił Dariusz Mazur, prezes klubu. Damian Węglarz, czyli piłkarz z Jagiellonii Białystok, który ma na swoim koncie występy w Ekstraklasie, bardzo dobre występy i chcemy tutaj, żeby ta rywalizacja z Hirkiem Zochem była mocna i tutaj trenerzy zdecydują, kto będzie z nich bronił. Trzecim bramkarzem to będzie nasz wychowanek Krzysiu Sztukowski. Pierwsze w tym roku umowy na realizację projektów z naboru lokalnej grupy rybackiej podpisali samorządowcy i przedsiębiorcy z Suwalszczyzny. Chodzi o unijną pomoc z programu Rybactwo i Morze. Pieniądze trafią m.in. na zakup samochodu dla Podlaskiego Związku Wędkarskiego Gospodarstwa Rybackiego w Suwałkach, utworzenie miejsca rekreacji w podaugustowskiej Turówce czy budowę urządzeń rekreacyjno-sportowych na gminnej plaży w Dreństwie koło Bargłowa Kościelnego. W sumie pomoc dotyczy kilkudziesięciu przedsięwzięć na łączną kwotę wsparcia to prawie 6 milionów złotych. Przykładowo powiat augustowski otrzyma ćwierć miliona złotych na modernizację bazy kajakarskiej Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego. Umowę podpisał Jarosław Szlaszyński, starosta augustowski. Chcemy dokończyć modernizację Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, bazy kajakarskiej. Będzie to trzeci etap inwestycji, który pozwoli zamknąć wcześniej realizowane przedsięwzięcia i nadać całemu MOS-owi wygląd ośrodka XXI wieku. Zuzanna, Julia, Maja to trzy najczęściej nadawane w ubiegłym roku imiona w Suwałkach. Miejscy urzędnicy przygotowali właśnie stosowną statystykę. W 2017 roku królowała Zuzanna. Takie imię otrzymały 53 dziewczynki. W pierwszej trójce są też Julia 49 i Maja 45. Na czwartym miejscu figuruje pierwsze imię męskie Jakub, nadawane 45 razy. Kolejne to Amelia, Aleksandra, Lena, Antoni, Zofia i Hanna. To podobnie jak w 2016 roku, przypomina Kamil Sznel, kierownik biura prezydenta Suwałk. Te imiona najbardziej popularne, najczęściej nadawane przez rodziców suwalskim dzieciom. Od kilku lat w naszym mieście są już podobne. Pierwsze miejsce to imię żeńskie Zuzanna, później jest Julia i Maja. Natomiast dopiero czwarte miejsce to imię męskie i tutaj najpopularniejszym imieniem męskim w 2017 roku jest imię Jakub. Stawkę w 10 pierwszych imion zamyka imię Antoni, czyli kolejne imię męskie. Z Ełckiego Parku Solidarności zniknął Bóg Pospolity, nazywany Adam i Ewa. Jak już informowaliśmy w Radiu 5, drzewo było praktycznie obumarłe i stwarzało realne zagrożenie dla spacerujących tam osób. To, że Bóg jest w fatalnym stanie, potwierdziły badania dendrologiczne. Drzewo było zainfekowane 8 rodzajami grzybów chorobotwórczych. Jego pień przypominał sylwetki dwóch osób, stąd jego nazwa Adam i Ewa. W październiku ubiegłego roku radni miejscy uchwałą pozbawili drzewo statusu pomnika przyrody, a o jego wycięciu zdecydował konserwator zabytków. W czwartek Bóg Pospolity został ścięty i zniknął z krajobrazu Ełckiego Parku Solidarności. To wszystko w dzisiejszym wydaniu Przeglądu Tygodnia Radia 5. Dziękuję za uwagę i zapraszam za tydzień.